po szwedzku, gdzie była sytuacja, w której dziewczynce właśnie, tam się nie podobał się ojczym. A on kotka jest zabrał. Co? Czy ta kotka od matki, czy coś takiego, czy pieska, tak, młody, tak, a ona go posunęła. Tak, krótko mówiąc, doniosła na niego, że ją molestuje seksualnie. Faceta wpakowano do kryminału na wiele lat. Ona się po miesiącu połapała, prawda, że to zrobiła człowiekowi straszną krzywdę. Poszła to od tego. No to urząd uznał, że ona teraz zeznaje fałszywie, bo jest pod naciskiem, prawda, matki i tak dalej. Tamte zeznanie poprawił. On siedzi. Także prawda, gadanie w telewizji, to TVN tym przoduje, prawda, o toksycznych rodzicach no i tak dalej. No to jest rozbijanie rodziny. Otóż po co człowiek ma mieć dziecko? Ma mieć dziecko, z którą nie ma nad nim żadnej władzy. Nie może jej wychować tak, jak chce, prawda? Nie może go ukształtować tak, jak chce. Rodzice, którzy chcą kształtować, są karceni za egoizm, prawda? Dziecko samo sobie powinno wybrać. No jak? Przepraszam, jeżeli... To już nawet na studiach się pojawiało za komuny, że młodzi ZSM-owcy, Związek Akademii Młodzieży Polskiej, młodzi ZAMP-owcy, prawda, pouczali profesorów, jak oni mają wykładać. No to jeżeli te dzieci lepiej wiedzą od profesorów, jak to niech wykładają, prawda? Dlaczego mają pouczać profesorów? Otóż też się uważa, że to dziecko powinno samo sobie wybrać. Jak dziecko może sobie wybrać, jak ma 15 lat, prawda, nic nie wie, tam o tym. No. Jest taka granica między 15 a potem sobie 23 lata, prawda, gdzie człowiek się zwolna wybija na pełnoletność i samodzielność. To jest naturalny proces. Tego nie można dekretować. To jest naturalny proces. Są panienki, które mają lat 13 i powinny już być matkami w tym wieku, a są panienki, które mają 21 i się jeszcze nie nadają do tego celu. No, tak. Taki jest rozwój fizyczny, jest różny, ludzie są różni. I to samo też dojrzałości gospodarczej czy innej. Ten proces tam przebiega tak po malutku. I państwo się w to miesza i brudzi. Proszę bardzo, proszę pani, potem pana. Tak, ja mam takie pytanie. Mówi pan, że odbieranie jakby dotacji z Unii Europejskiej jest żebractwem. Nie o to się chciałem zapytać, chociaż moim zdaniem, skoro Niemcy od nas jakby czerpią różne korzyści, to czerpać od Niemców, Francuzów nie jest moralnie złe. I szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że ojciec... Jumać w Niemczech nie jest moralnym złem. Jasne, bo okradać Niemców. Jest. W każdym razie chciałem się zapytać o to, czy pana zdaniem żebractwem jest edukowanie się za publiczne pieniądze w publicznych uniwersytetach, co wielu tutaj czyni. No właśnie pan też i czy pana zdaniem to jest objaw żebractwa i socjalizmu? Oczywiście to trzeba likwidować. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili... Ale czy ta osoba, która to robi, czyli na przykład... Nie wiem, przykładowo ja, kolega, ktoś jest takim żebrakiem. Ludzie sobie tego na szczęście nie uświadamiają. Dzięki czemu, jak sobie nie wiedzą, że są żebrakami, to jest szansa, że to żebractwo jest niepobalne. To oczywiście tak jest. Ja przeżyłem wstrząs w pewnym momencie, gdzieś tak na pierwszym czy drugim roku studiów. Sobie uświadomiłem, że wstrząs. Ale wtedy nie było prywatnej szkół, prywatnej uczelni, więc nie miałem niczego wyboru. Nie wszyscy zdaje się sprawę. Ja byłem na przykład w szkole, w Pułtusku na przykład jest szkoła, która zatrudnia, w której się szkoli prywatnie, za własne pieniądze, 18 tysięcy studentów. Jak tam humanistyczne, to się nazywa. Jak ja chodziłem na uniwersytet, który zapewniał szkolenia ludziom, chodziło na niego na 8 tysięcy ludzi w Warszawie. I się mówiło, że Polska Ludowa zapewnia wszystkim dostęp do wiedzy. Byłem w szkole, trochę mniejszej niż w Łódzku, w Ostrowcu Świętokrzyskim, bardzo biedna okolica. Nieurodzajne gleby, naprawdę biedna okolica. W Ostrowcu Świętokrzyskim studiuje tam 12 tysięcy ludzi. Dzieci okolicznych, prawda, rolników i tak dalej. Dlaczego studiują i płacą te paręset złotych, prawda, czesne? Bo to jest o wiele taniej. Niż wyzwać dziecko do Warszawy, opłaca stację, życie w Warszawie jest o wiele droższe. O wiele taniej zapłacić te paręset złotych i dojeżdżać na rowerze na studia. Niż wynajmować pokój w Warszawie. I biedni ludzie, 40, właśnie konferencja z ostatnich paru dni, konferencja rektorów, była tam wizyta rektorów. No, jak to jest? Procent dzieci biednych w prywatnych uczelniach jest znacznie wyższy niż na państwowych. Dobrze, bezpłatnie.
ci na przykład ludzie pewnie tam studiują jakieś takie zawody praktyczne, jakieś tam mechanikę, coś takiego, jakieś takie pewnie panu chodzi szkoły policjalne. Ja powiedzmy, ja studiuję historię i za bardzo szkole się tam nie miał nadziei na uzyskanie dobrego wykształcenia, więc chcąc być takim, bo znam takie przypadki takich kolegów anarchokapitalistów, czy tam libertarian, anarchistów, jak oni się tam nazywają, którzy chodzą na studia wieczorowe po to, żeby się czuć sprawiedliwie wobec społeczeństwa. Natomiast jak mówię, to społeczeństwo i tak, znaczy państwo się zabiera pieniądze przez podatki, poprzez to, tamto, to logiczne jest, że ty się powinieneś kształcić, bo przynajmniej z ciebie będzie jakiś pożytek i te podatki będziesz płacić. No więc to jest stare hasło komunistów, grabi za grabienno je. Prawda? Pan je tutaj propaguje. Oczywiście najpierw trzeba zlikwidować podatki na szkolnictwo państwowe, dopiero potem zlikwidować szkolnictwo państwowe. To jest oczywiste. Szkolnictwo państwowe, czyli tutaj o wyższe szkolnictwo? Wszystko, no oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I wtedy pan miał przyzwoite wykształcenie o wiele tańsze. A sobie nie zdaje sprawy, ile kosztuje państwowa szkoła. A ta państwowa szkoła kosztuje, nie płaci za to ONZ. Tylko płaci za to pan w podatkach. I ci biedni ludzie za to płacą w podatkach. A co więcej, bogaty zafunduje swojemu dziecku korepetycję, a biednego już na to nie stać, by zapłacił za tą marną szkołę. Jeżeli pan chce, no bo swojemu dziecku nie powiem, bo to są sami młodzi ludzie, ale jak ktoś chce się nauczyć angielskiego, to nie liczy na reżimową szkołę, tylko idzie na kursy. Prawda? No więc policzcie sobie, o ile lepszą naukę by ludzie mieli, gdyby całą naukę wybrali na takich kursach, a nie w państwowej szkole. Ale niech pan policzy, ile kosztuje państwowa szkoła. Pan sobie nie zdaje sprawy, ile kosztuje. W szkole prywatnej, jeżeli pan czytał, no, tu jest mało pań, ale czytał książkę Pensja Panny Latter czy Aniel Zielonego Wzgórza, to szkoła prawda wyglądała w ten sposób, że był właściciel tej szkoły, był jednocześnie dyrektorem tej szkoły i jednocześnie w tej szkole uczył. Dzisiaj w szkole jest dyrektor, czterech wicedyrektorów. Prawda? Wszyscy są zajęci niesamowicie, nie ma czasu uczyć, muszą odpowiadać na faksy z ministerstwa, maile z ministerstwa, z kuratorium, z wizytatora i tak dalej. Prawda? Nie można nauczyć dzieci liczyć na kamyczkę, tylko muszą być specjalne patyczki zatwierdzone przez ministerstwo, prawda, które kosztują tam 4 zł za pudełko, prawda, zamiast być na kamyczkach. Prawda? No, wszystko to kosztuje nieprawdopodobne pieniądze. Utrzymanie wizytatorów, kuratorów, prawda, delegatów, wydziałów oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i tak dalej. Kosztuje nieprawdopodobne pieniądze. Bo pan tego nie widzi. I gdyby pan zobaczył, ile ta szkoła kosztuje, to pan ocenił natychmiast, że tak samo jak ta szkoła w Sosnowcu Świętokrzyskim jest tańsza dlatego, niż tak samo podstawowa szkoła jest tańsza oczywiście. I oczywiście taki argument pada ze strony takich postępowców, że wtedy większość szkół na terenach wiejskich przyjąłby parafia. Możliwe, że przyjęła parafia, no to co by się stało strasznego? Szkoły katolickie oferują bardzo często bardzo przyzwoitą wiedzę. W Ameryce znam ludzi, protestantów i Żydów, którzy swoje dzieci posłają do szkół katolickich, bo one są względnie tanie i mają dobre wykształcenie. No co by się stało, jakby 70% szkół wiejskich, bo były szkoły wiejskie, jest likwidowano. Teraz biedne dzieci muszą o 7 rano zasuwać piechotą do gminy, prawda, na szkoły wiejskie. Wróciłyby szkoły wiejskie, malutkie szkoły, prawda, tanie, dobra, bardzo dobrą wiedzę dające. Także, a jak dziecko jest zdolne, to jest szkoły gminnej, sami je zabiera, prawda. Są prywatne fundacje, które marzą tylko o tym. Pan sobie musi dać sprawę, że każda szkoła prywatna marzy o tym, żeby mieć u siebie, funduje sobie w tym celu stypendia, zdolne dziecko z biednej rodziny. Bo to dziecko się dobrze uczy, ciągnie sobą całą klasę. W górę. I zdaje sobie sprawę, że ma tę szansę, prawda, dostało to stypendium od szkoły, więc się dobrze uczy, nie olewa i to jest skarb w klasie.